Jesteśmy na Bełchatu! Dnipro, Dnipro, Dnipro! Jak wrażonka? No? Jak wrażenie? Na razie tu ludzi, ale tam sobie chyba pociśniemy, nie? Tam pójdziemy, nie? No. Na główną. Do Polski grałeś do kadry. Wbijamy się tam, nie? Czujesz? Co? Czuję. Polska grała kadra. No fajnie, że... Zajebiście, stanie. Prawie mistrzostwa świata. A po 56. Zaraz nie sprzedam do 40. Miejsce karnetowe rzędy 4-7. To nie pytamy, czy jest jeszcze tam ona, VIP-y? Czy na mój nie wiemy? Tu jest my, bo ja będę zarządzał zaraz. Co? Tutaj? No. Narby siedzi w niebezpiecznym krzelinku, a to jest koniec. Taki duży blond. Jakby coś, dobra? To też wszystko w porządku? No to dalej, no to widać. No pa. A wokół naszego stadionu głośno i dumniej z prezentacją wspaniale prezentuje się nasza orkiestra bełchatowskiej kopalni. I już za chwileczkę będziemy mieli okazję usłyszeć i zobaczyć występ orkiestry kopalnianej na naszym stadionie. Co powiecie, kibole? Nic, Norbi, kręć dobrze, tak żeby to na płynie się nadało. Kręcę, stadionik. Cześć! Halo, no pozdrowienia ze stadionu. Co? Tak. Dobrze, no korki straszne. Dobra. Pa. Siemanko, co tam?
śmiech. Gdzie ta orkiestra się schowała? Ma również dwie. Ja rzucę jedną, odwrócę się, żeby nie było. Uwaga, pierwsza. Jest. No zapraszam w przerwie na środek boiska. Sławek, teraz ty. Ja już jestem przygotowany, a więc za chwileczkę piłka powędruje na trybunę południową. Gratuluję celności złapania. Zapraszamy w przerwie tutaj na naszą płytę stadionu. I jeszcze jedna piłka, która powędruje do jednego z kibiców na trybunie wschodniej. Tutaj podobnie jak Sebastian. Odwrócę się plecami do Państwa, aby nie było, że rzucam komuś znajomemu. A więc odwracam się tylem, przepraszam i uwaga, rzucam. Pierwsza nazwa klubu to Petrowiec. W roku 1936 już jako Stal drużyna wzięła udział w rozgrywkach radzieckich niższego szczebla. W roku 1947 to czas połączenia z innym zespołem z Dniepropetrowska, z zespołem Dynamo. Od roku 1949 do 1961 klub istniał pod nazwą Metalurg. Wreszcie w roku 1961 drużynę przyjęła jedna z największych fabryk w Związku Radzieckim.